Bracia i siostry, dzisiaj przeczytamy dwudziesty rozdział z pierwszej księgi Samuela, 35 werset. A rankiem wyszedł Jonatan na pole o czasie umówionym z Dawidem, a pachole z nim. I rzekł do swojego pacholęcia: biegnij i znajdź strzały, które ja wypuszczę. Pachole pobiegło, a on wypuścił strzałę tak, że je minęła. A gdy pachole przyszło do miejsca, gdzie była strzała wypuszczona przez Jonatana, zawołał Jonatan za pachlęciem: czy strzała nie jest dalej za tobą? I zawołał Jonatan na pochlę: szybko, pośpiesz się, nie stój. I pochlę Jonatana podniosło strzałem i przyszło do swego pana. Lecz pacholem nic nie wiedziało, a tylko Jonatan i Dawid wiedzieli, o co chodzi. I oddał Jonatan swój oręż pacholęciu, które miał z sobą, i rzekł do niego: idź, odnieś to do miasta. A gdy pacholę odeszło, Dawid wstał i wyszedł spoza kupy kamieni, padł twarzą do ziemi i złożył trzy pokłony. Po czym pocałowali się wzajemnie i wspólnie płakali, aż Dawid zaczął szlochać. Wreszcie rzekł Jonatan do Dawida: idź w pokoju, cośmy sobie obaj poprzysięgli w imię Pana, tego świadkiem będzie Pan między mną i między tobą, między potomstwem moim i między potomstwem twoim na wieki. A wstawszy odszedł, Jonatan zaś powrócił do miasta. Amen. Dawid, szczególne oblicze, w Słowie Bożym, poprzez które Bóg stworzył i utwierdził na ziemi swoje królestwo. Bo królestwo Dawidowe, z królestwa Dawidowego wyjdzie Jezus Chrystus, Słowo Boże, które stało się człowiekiem. Oblicze szczególne, którego wybrał Bóg, tak jak kontynuuje, nie na wzgląd na osobę, ale przez wzgląd na osobę, ale wybrał go poprzez sprawiedliwość, bo rozróżniał w tym młodym chłopcu, pomimo że go znał od założenia świata, że jego serce było i będzie zawsze prawe wobec Boga, według serca Bożego, aby czynił wszystko, całą wolę Boga. I to jest wielki warunek, aby wybrał Bóg swojego człowieka dla swojego dzieła, aby jego serce było wobec serca Bożego, aby zawsze w swoim życiu czynił według woli Boga. I naprawdę, jak miał 17 lat i dlatego, że Saul nie czynił woli Bożej, i co najmniej dwa razy donośnie, oddalając się od woli i od przykazania Bożego, i dlatego namaścił go na następnego króla. I od tego momentu życie Dawida było w rękach Boga. Nie powiemy o szczegółach życia Dawida, ale to, co wiemy, jest, że przedstawił go w jedyny sposób, chwalebny sposób, bo dał mu zwycięstwo nad Goliatem, który był wojownikiem, który chlubił wojskom Pana. Ale i w ciągu dalszym przyprowadził go do królestwa i tam ponownie przedstawił go Bóg, bo Dawid miał mądrość, że lud rozróżniał jednego człowieka, o którym wołał Saul, że
Saul zabił setki, a Dawid tysiące. I Saulu wywołało się zazdrość i prześladował Dawida Saul i chciał go zabić. Dawid zrozumiał, że chce go zabić Saul, ale jednak Bóg uczynił łaskę w jego życiu. Syn Saula, Jonatan, który znał Dawida, umiłował go bardzo. Mówi Słowo Boże, że był jego przyjacielem, ważnym przyjacielem, w jakimkolwiek okresie był w pałacu Saula i męczył się i był w niebezpieczeństwie, w bardzo wielkim niebezpieczeństwie. Dawid powiedział to Jonatanowi, że był w niebezpieczeństwie. Jonatan nie mógł w to uwierzyć, bo miłował Dawida, ale i miłował swego ojca. Nie mógł uwierzyć, że jego ojciec chce mu wyrządzić krzywdę, że będzie zazdrościł Dawidowi, pomimo że Jonatan wiedział, że Bóg wybrał Dawida na króla w ciągu dalszym, tak jak Saul wiedział o tym. Przyszedł czas, jak przeminęło wiele lat pałacu Saula, przyszedł czas, że Bóg uczyni wielkie zmiany w życiu jego, że poprowadzi go Bóg jako owieczka swojego pastwiska, dzień po dniu, godzina po godzinie, aby go wyćwiczył, aby go przygotował i aby go przedstawił i aby go pobłogosławił, że jak przyjdzie wypełnienie czasu, po 40 latach królestwa Saula, po 30 latach przygotuje go Bóg, aby go ustanowił na króla nad Izraelem. I w taki sposób dotarł do momentu, że Dawid, że Jonatan nie będzie wierzył w to i dali sobie znak. I Abenir, Jonatan i wszyscy razem mieli święto. I Dawid powiedział, że nie przyjdę, bo zrozumiał, że była pułapka, nie przyjdę. I jak zapyta się, gdzie jestem, powiedz mu, że idę ofiarować do mojej ojczyzny, do Betlejemu. I tak się stało. I jak zrozumiał Saul, że Jonatan i Dawid umówili się, zezłościł się i chciał nawet zabić swojego syna Jonatana. I wtedy Jonatan ze smutkiem wielkim przybliżył się do Dawida i wyznał mu, że musisz uciec z królestwa, ale i od społeczności z nim. I hasłem było szało, tak jak czytaliśmy, że jak szała wystrzeli daleko, jak wystrzeli bliżej, wtedy znaczy, że pozostań. I tak się stało. I Jonatan i Dawid znaleźli się sami, wzięli się w objęcia, płakali, zasmuceni, ale Dawid znalazł się w tamtej chwili w sytuacji całkowitej samotności, gdzie tylko Pana miał jako swojego przewodnika i jako przyjaciela. Całkowita samotność. Ale jednak ważnym momentem nie jest to. Ważnym momentem jest miejsce Jonatana. Jonatan zapłakał gorzko, powiedział mu odejść. I przyszła teraz godzina, tak jak Dawid i Jonatan, aby podjęli decyzję. Aby podjęli decyzję poważną. I przekazem dzisiejszym, umiłowani bracia i siostry, jest dzisiaj chwilę, którą wyznaczył Bóg. Odpowiedni dzień, w którym podejmujemy decyzje, które mają wpływ, albo więcej decyzji,
dwie albo trzy decyzje, które mają wpływ całkowicie w obecności Boga, ale i co do przyszłości naszego życia. Warunki naszej decyzji. Jak i co wybierzemy? Co wybierzemy? Co zdecydujemy? Dawid w rzeczywistości nie miał innego wyboru. Bóg go wyciągnął, wypędził go. Bóg wziął jego życie w swoje ręce i teraz Dawid musi iść zgodnie z błogosławionym planem Bożym drogą samotności. Prześladowany, bez nadziei, ale i rozłęki od oblicz, które miłował. I tutaj jest ręka Boga. I teraz Dawid nie jest zapraszany, aby wybrał. Wybrał Bóg od chwili, jak go zaprosił i przyjął Dawid zaproszenie Boga i przyjął Dawid namaszczenie Boga, aby królował. Tam, gdzie jest problem, jest w sercu Jonatana. Musi podjąć decyzję. Albo pójdzie z Dawidem, z którym Bóg jest, i to jest znane, to jest widoczne, że Bóg jest z Dawidem, i który będzie się męczył bardzo w następnych latach, ale na koniec to, co urzeczywistni się, jest wola Boga, że namaści go na króla nad Izraelem i wie o tym Dawid i Jonatan. I Saul, i wszyscy wiedzą o tym. Albo pozostanie wierny swemu ojcu. Swemu ojcu, którego miłuje. I w taki sposób, w tamtej chwili, i nie tylko, w tamtej chwili jednak jest to decyzja ostatecznego, ostateczna decyzja, i to jest godzina, w której zrozumiał, że Dawid odejdzie i musi podjąć poważną decyzję. Jaką drogą pójdzie? Pójdzie drogą Dawida, czy pójdzie drogą Saula? Wiemy, za kim poszedł, ale całe Słowo Boże jest, całe Słowo Boga jest z Boga natchnione i dla nauki. Wiemy, co wybrał i wiemy, za kim poszedł, i wiemy, jaki był tego wynik. Wynik był śmierć i zguba być może. I jak nie była zguba, bo był dobrym Jonatan, ale była na pewno śmierć z chlubą. Jakby wybrał Dawida, byłoby tak, jak powiedział, że ty będziesz królem, ja będę drugi po tobie. I Dawid przyjął to, zaprzysiągł się, bo miłował on też bardzo Jonatana, tak jak Jonatan miłował bardzo Dawida. I to jest twarda decyzja, twarda chwila decyzji. Jak podejmie tą decyzję? Co zrobisz? Co zrobię? Muszę teraz stanąć naprzeciwko Boga. Muszę zobaczyć, jaka jest Jego wola. Co chce Bóg ode mnie? Pewną rzeczą jest, że Bóg nie chce mojej zguby. Nie zaprosił nas Bóg do męki, ale dla błogosławieństwa i dla zbawienia zaprosił nas Bóg. Wybór, odważę się i powiem, że jest łatwy jako trzecia osoba. Łatwo jest, abym wybrał, abym chodził razem z tym, który jest, z tym, z którym jest Bóg, z tym, z którym się zgadza całkowicie. I mamy takie same poznanie i zdanie i myślenie. I ta droga jest pewna, że poprowadzi mnie do błogosławieństwa. Z drugiej strony jest wybór ojca, z którą się nie zgadza, nie mają tego samego zdania, nie mają
tego samego poglądu, ale jest jego ojcem. Jednak to nie jest tylko to. Wie, że Bóg nie jest z nim, z jego ojcem. Wie, że Bóg nie współświadczy z Saulem. Może, oczywiście, musimy też pomyśleć, że wie bardzo dobrze, że jak pozostanie w pałacu, życie jego będzie łatwiejsze, będzie tak, jak było do tej pory, w dobrobycie, w obficie, w chwale, we władzy. Był synem króla. Co mamy mówić? Dla nas jest łatwo wybrać. Ale trudno będzie dla nas wybrać, jak znajdziemy się na tym miejscu. I mamy ładny przykład Mojżesza, który on też znalazł się na tym miejscu i mówi Słowo Boże, że poprzez wiarę Mojżesz, jak wychował się, zaparł się nazywać synem królowej Faraona, rzecz, którą nie zaparł się Jonatan, zaparł się. Jest potrzebna moc, abyś zaparł się samego siebie, abyś zaparł się swojego dobrobytu, swojej władzy, swojej mocy, zaparł się, aby nazywał się synem córki Faraona, bo wolał lepiej cierpieć z ludem Bożym, jak aby miał na krótki czas rozkoszowanie się w grzechu. I w tym sądzie przychodzi teraz do tej decyzji teraz przychodzi Jonatan. Co będzie wolał? Na krótki czas rozkoszowanie się w grzechu z człowiekiem, który się nie zgadza? Rozumie, że nie ma racji. Wie, że nie ma racji. Wie, że Bóg nie jest Saulem, z jego ojcem. Ale jest jego ojcem i zabezpiecza mu jedną przyszłość naprawdę rozkoszującą się. Ale pytaniem jest do kiedy? Albo będzie wolał cierpieć z ludem Bożym, znając, że to jest to, co podoba się Bogu. I ważnym momentem jest, bracia i siostry, nasze serce i nasze myśli. Myślę i podejmuję decyzję. I pytaniem jest nie co ja chcę, moje serce i moje myśli, ale co chce Bóg. I to jest cała decyzja, która jest wymagana. I wiele razy modlitwa i objawienia, ale z większości razy jest wymagana i to jest tak przejrzyste, że jest wymagana decyzja aż do śmierci. Decyduję, abym wybrał cierpienie. Zapieram się wybrać rozkoszowanie się w krótkim czasie w grzechu, bo w cierpieniu jest Chrystus, a w rozkoszowaniu się w grzechu nie ma Chrystusa. I jak nie ma Chrystusa, wtedy nie wiem, kto jest. Jak nie ma światła, jest ciemność. Jak nie ma prawdy, czyli Chrystus, wtedy jest kłamstwo. Jak nie ma miłości, którym jest Bóg, wtedy jest nienawiść i złość. Z większości razy jest łatwo, abym rozróżniał i abym zdecydował, ale jest trudno, abym wybrał. Ale Bóg chce, bo jest dobrotliwy i stworzył nas na podobieństwo swoje i na swój obraz i pragnie, abyś go wybrał. Nie abyś go wybrał, aby ci oferował rozkoszowanie się, abyś go wybrał, bo ci będzie ofiarował życie wieczne. Nie po to, abyś go wybrał, bo robi ci wszystko, co chcesz, ale wybierzesz go dlatego, bo chcesz czynić jego wolę.
to, co on będzie chciał. I to jest decyzja aż do śmierci. To nie jest łatwą rzeczą. I jak to widzimy u kogoś innego, wtedy jest to dla nas proste. Ale jak przyjdzie chwila, abyśmy byli wypróbowani, przyjdzie taka chwila, abyśmy byli wypróbowani, abyśmy wybrali cierpienie zamiast rozkoszowaniu się. Ale cierpienie ma Jezusa Chrystusa chwalebnego, a rozkoszowanie nie ma. I tutaj, bracia i siostry, osądźcie nie tylko naszą przyszłość w tym życiu, ale i wieczne życie. Tak jak zostało osądzona przyszłość Jonatana. Wieczne życie. I dlatego nasz Pan Jezus Chrystus całkowicie, zupełnie objawia, mówiąc: wąska jest brama, smutna droga, ale tylko ta prowadzi do Królestwa Niebios. Odwrotnie, szeroka jest brama, szeroka jest droga, ale prowadzi do zguby. Dzisiaj więc jesteśmy zapraszani i to jest zaproszenie, które mówi Bóg. I tak co najmniej zrozumiałem, i to jest zaproszenie, abyśmy podjęli decyzję. Albo wybierzemy drogę błogosławieństwa, albo wybierzemy drogę rozkoszowania na krótki czas w grzechu i wynikiem jej jest zguba. Bóg niech nas oświeci, wiemy, ale najważniejszą rzeczą jest, aby Bóg dał nam ducha mocy, abyśmy przyjęli i abyśmy wyznali, że ja chcę się zgadzać z Chrystusem. Ja chcę zgadzać się z tymi, którzy są z Chrystusem. Ja chcę być z tymi, którzy są z Chrystusem. I wtedy możesz przejść przez trudności i cierpienia, ale na koniec będzie chwała Boga. Amen.